że z podziwem słuchałem tej kilkugodzinnej wypowiedzi pani minister, bo to jest wysoka umiejętność dużo mówić i niewiele powiedzieć, bo tak naprawdę na proste pytania, gdzie jest węgiel, bo usłyszałem w porcie w Szczecinie. Pani minister, ja tam mieszkam. Nie ma węgla w porcie w Szczecinie. Ktoś panią wprowadza w błąd. Chyba, że to jest tak samo ważna informacja, jak ta podawana przez TVP Info, że do portu wpłynął 700-tysięcznik i jest węgiel rozładowywany. Nie ma takich statków, ale w TVP Info nie przeszkadza im, żeby tego typu informacje przekazywać. Wielkie statki zresztą tego typu powyżej 100 tysięcy są w stanie wpłynąć na Bałtyk i każdy, kto ma odrobinę wiedzy, to wie, że ciśniny limitują tego typu możliwości.